Cześć, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Gotika. Tak. Dzisiaj wybierzemy się oczyszczać tą jaskinię tutaj. Kopalnię, czy jak ją tam zwać. Tak. Ostatnio się rozprawiliśmy tutaj na arenie z Joe, Cooperem, naszym przyjacielem, kompanem teraz. I chyba tyle, bo więcej tutaj nie widzę przeciwników, z którymi możemy się zmierzyć. Tak więc może już się wybierzemy. Ja. Na nasze polowanie. Oczywiście, standardowo pozbieramy też roślinki nasze. Korzonki. Korzeń. Okej. Tego nie chciałem. Całe szczęście, że mamy kompana, który może nam pomóc. Kuperek, który też może potankować. Chociaż tak czy siak nie mamy strzał, więc to do niczego się zda. O, dobra. Hejo, goblinkę. Jeden nie żyje. O, tam widzę jaszczur. Ja miałem z nimi takie problemy w Gothicu 1 albo 2, już nawet nie pamiętam. Że to masakra. No. No podejdź pod ostrze. A tak, to będziemy 2 lata się bić. O jedną parszywą bestię mniej. Pałka. Pozbierajmy może to, co oni mieli ze sobą. Oczywiście, nie, rosa poranna. Jak mogłem to zapomnieć? Szkielet, pałka. Czy muszę wam przyznać, że się troszeczkę wciągnąłem w tą grę. Znaczy, się też będę nagrywał inne, żeby nie było. Oj, że zaniedbuję inne gry, ale to spokojnie, muszę jeszcze sobie troszeczkę. O, bardzo fajnie, ogniste strzały, bo nam właśnie brakowało. Chyba anieny nie mamy. Anieny nie mamy, tak. Właśnie. Możemy. Aha. Możemy na dystans ściągnąć jaszczurka. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Na razie nie marnujmy. Ja sobie tu pozbieram. Niech nas przyjaciel się troszeczkę pobije. O, bardzo fajnie, przydatny widzę. Ciekawe, czy z tej rosy porannej da się robić jakieś mikstury. Jestem bardzo ciekawy. Jak wiecie, to możecie nawet napisać w komentarzach. Ewentualnie sobie sam sprawdzę. Okej. Wszystko. Z tego co kojarzę, to gdzieś chyba w okolicy ma być chyba jakiś obóz patrolujący orków. Zadanie chyba mieliśmy pozbyć się ich, tak więc może to uczynimy dzisiaj. Miejmy nadzieję. Wow, skąd się tutaj znalazł? A może z miecza? Wow, co tak FPS. O jedną parszywą bestię mniej. Okej, w miarę mi to poszło. Ale będziemy mieli tych składników. Ha ha ha. Lubię przechodzić gry bardzo dokładnie, czy nie wiem, znaczy no w tym sensie, że zbierając najwięcej jak się da, robić przeważnie wszystkie questy. No tak na 100% jak się uda. Nie, tutaj może użyjmy łuku. Nie trafiłem, a palą się. To był ostatni. Wow. Może troszeczkę odejdźmy. Oj, goni nas. Nie chcę zginąć. Dobra, może zapiszmy sobie. No dobra. Widzę, że chyba odechciało mu się nasz... Znaczy no, jest, nie włączyłem sobie stopera.
To chciałem się gonitwy za nas, za nami. Jejku, jakie mam ostatnio problemy z wysłowieniem się. Ale to zapewne przez tą godzinę poranną. Okej, jest. Rozprawić się z tobą. Okej. Widzę, że sobie radzi. On ma tarczę, to od razu mu lepiej jest, nie? On nawet dużo szczęścia stracił. Żabi korzeń, żabi korzeń. Mieczyk. Miecyk. Dobra, tam jest demoniczny grzyb, to sobie też go zbierzemy. Coś podejrzewam, że tej skrzyni nie otworzymy. Chociaż... Za ciężkie. Tak. Ale mamy koszyk. A w tym koszyku co jest? Oczywiście jakieś zwoje. Na razie z nich nie będę korzystał. W późniejszych etapach gry mogą się przydać. Bo na razie, jak widzę, w miarę nam to idzie. I do góry. Żabi korzeń. No, wiedziałem, że tu coś będzie. Wiedziałem. No, dajesz. Nie, źle. To trzeba wyczuć. No, awans, bardzo miło, przyda nam się. Jakieś kolejne punkty do nauczania. 18 bodajże punktów potrzebnych nam jest do nauczenia się parowania bronią. Tarczą. Tak więc te punkty, co teraz zdobyliśmy, wydamy na siłę, a następny awans poświęcimy na nauczenie się parowania tarczą. Jak? Wow. Pełzacz. Co on tu robi? Cooper. Pomóż. Zapiszę może. Nie bać się, tylko walcz. No, dobra, w dwóch go jedziemy. Dawaj. Dawaj. Jest przygwożdżone. Dawaj, dawaj, klep go. Ojdź. Nie cierpię pełzacza. Gotiku jedynce chyba trzeba było... Jakieś... załatwić sprawę. O, nawet nie wiedziałem, że tu mamy jakieś zadanie, żeby oczyścić jaski, nie? No ale... cieszę się. co ja tam mówiłem? Aha, w Gotiku jedynce było chyba potrzebne zebrać jakieś kokony czy jajka, które były chyba przeznaczone do wytworzenia mikstury, dzięki której mogliśmy wziąć udział w tym objawieniu, tak? Już dobrze nie pamiętam. O, złoty samorodek. O, wiele monet. Bardzo fajnie. O, amulet. To nam się na pewno przyda. I to jest inwentarz. Bardzo fajnie. Sobie zażyjemy miksturkę. I rosa poranna. Okej, już widzę, że mamy 50% reputacji w Redop, tak więc fajnie. Jeszcze zostały nam, z tego co pamiętam, dwa zadania. Pozbyć się dwóch patroli orków oraz... I tyle, tak, to są te dwa zadania. Znaczy, no dwa, jeden rozbity na dwa, tak więc... O, złoto, widzę, że... Ktoś chyba tutaj stracił swój dobytek. W trakcie przewozu. Dla nas lepiej. Złoto, nóż, złoto. Okej, okay. Tak w ogóle gdzie my tu jesteśmy? Aha, dobra. Tamtą stroną chyba jest Cape Down. Gdzie jest moja pochodnia? Czyżbym stracił albo sprzedał swoją pochodnię? Niedobrze, niedobrze. No trudno. Użyjemy sobie tego. Bo w miarę ciemno jest, a chcę wam ułatwić w miarę, żebyście cokolwiek widzieli na tym odcinku, a nie same ciemności. Aha,
Dobra, to może na razie chodźmy przed siebie. Gdzie jest ten nasz płomień, światło? Jeszcze się przytrafiło, że pada deszcz. Ja w ogóle nie orientuję się, gdzie my to w ogóle jesteśmy. Ja lepiej zejdźmy w dół. Tam słyszę jakieś wilki. A wilki zazwyczaj w stadzie. O, jest nawet droga, tak? Tak, to była droga. O, coś podejrzewam, że tą drogą dojdziemy do miasta Cape Town. Ale tutaj widzę jeszcze wcześniej jakąś osadę. Chodź, troszeczkę mi słuchawki spadły. Kura. O, to chyba ten patrol orków. Aha, to są nasi przyjaźnie nastawieni dla nas. A nie. Aha, to widzę, że Cooper miał jakieś tam konflikty wcześniej z orkami. Aha, to mi się przytrafił boss. Znaczy na główny ich ten przywódca. Ale damy sobie radę. Mamy przecież skupę orków. Nie stanowisz żadnego wyzwania. Siła. Pokonaj w pojedynku toporka. Wow. Nie wyciągniesz, a nie wyciągniesz. Zabiję kurę przez przypadek. Nie. Coś czuję, że ja to spieprzyłem troszeczkę. Albo ten topork nasz. Znaczy nie topork, co ja mówię. Nasz kompan. To może go zabijmy, po czym będziemy mogli z nim porozmawiać. Ich trzeba zabić. Zabić. Da się ich jakoś wykończyć? Nie, nie ma nawet złota. Urwę ci łeb! Nie rozumiem, dobra, chyba będę musiał wczytać grę. Bo tak, to my nic nie zrobimy. To dam, żeby zaczekał może nasz przyjaciel. Widzę, że on się wdziela nie w potrzebny konflikt z orkami. Dla nas jest średnio korzystne, bo nie możemy porozmawiać nawet z nimi, bo tam widzę nawet przywódca, z którym będziemy mogli chyba jakąś rozmowę odbyć. Wow, ale w momencie sobie czytałem. Muszę chyba częściej wykonywać te zapisy. Chyba się nawet tutaj, w tej kopalni rozstaniemy z naszym przybyszem, kompanem. Bo szczerze, średnio mi się to podoba, wolę sam wędrować przez nieznane. Tak więc wracaj. Wracaj. Wiesz, gdzie mnie szukać. Tak, wiem. Okej. Cooper opuszcza grupę. Dobra. Wow. Weszliśmy w tekstury, nie wiem jak to możliwe. O, ciężka skrzynia. Ciekawe, czy możemy otworzyć. A, możemy, fajnie. A to oczywiście wszystko weźmiemy. Tutaj na razie nie będę zbierał, żeby wam nie przedłużać i niepotrzebnie. Ewentualnie w drodze powrotnej pozbieram poza nagraniem. Moneta, szkatuła. Złoto, złoto. Okej, okay, złoto. I tyle. Aha. Światło, światło, światło. Chyba, że mam jakąś pochodnię. Nie, nie ma. Dziesiątka. Zero. Jelonki. Dobra. No to idziemy do tego gospodarstwa, ale najpierw może wbijemy miksturkę, żeby odnowić życie do pełna. Żelazotykę widzę. Okej. Okay. Muszę też sobie chyba zwiększyć punkty kondycji, bo coś krucho widzę. Dobra, najpierw porozmawiamy z tym tutaj niewolnikiem. Cliff. Nie próbuj żadnych sztuczek, przybyszu, albo orkowie nas ukarzą. Co tu robisz? Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham siekierą, choć z zawodu jestem kowalem. No właśnie, mieliśmy dostać jeszcze kowala. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości.
jeśli jest człowiekiem. O, jesteś kowalem. Jesteś kowalem. Możesz mi czegoś nauczyć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Ha, bez kuźni? Przykro mi, ale żądasz niemożliwego. Znajdź mi kuźnię, której nie zajęli orkowie, a nauczę cię wszystkiego, co wiem. Rozumiem. Okej, okay, no to uwolnimy cię. Uwolnię cię. Nonsens. Orkowie obedrą cię żywcem ze skóry. To jeszcze zobaczymy, dobra, może zapiszemy sobie tutaj. W razie jakiejś wpadki niepotrzebnej. Tu chyba był ten... Co jest? Leżysz sobie. Robisz, Mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do... Dobra, widać, że sobie już mnie przybłaszczył. Mój właściciel na mnie czeka. Przybywam tu, aby wyzwać cię na pojedynek. Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. Odważna decyzja, mały człowieczku. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt mnie nie pokona, Mora. Wow. Średnio tu zaczęliśmy, ale teraz się odegramy. O, widzę, że chyba paczki z bronią. Bardzo fajnie. O, no i leżysz, chłopcze. Może weźmiemy bronię, potem się to przyda. Nie będzie miał w czym walczyć przynajmniej. W razie jakiegoś... jakiejś walki zbrojnej. Miksturka. Okej, okay, zapiszemy sobie jeszcze raz. Co tu jest? Da się z kimś porozmawiać? Nie da się. Już dalej nie mogę. Okej, okay, teraz chyba będę musiał porozmawiać z nim w sprawie uwolnienia. Ach, moje gnaty. O, weźmiemy sobie kuferek. Albo na razie nie, w razie czego. Co jest? Dobrze walczysz, Mora. Wiem. Jakie chcesz nagrody za zwycięstwo? Chcę twojego niewolnika tam. Nie jest wart udanej walki, Mora. Zawiodłem się na tobie, ale jeśli go chcesz, to go bierz. A teraz idź, mam sprawy na głowie. Zajmij się, daj pospać. Okej, okay, ale chyba też miałem pozbyć się ich z... Jak? Z tej farmy. Co jest, Mora? To miałem nawet zadanie. Tak więc może weźmiemy się za to. Schowaj, bro. Właśnie! Spadaj natychmiast! Przestań! Właśnie, to piachu z niej. Aha, dobra, widzę, że fajnie nam to wyszło. Super. Dobra, wczytajmy może sobie. Trzeba to inaczej zrobić. Źle to zrobiłem, mogę uzyskać, a cię poprosić go o złoto. Po czym, nie wiem, wyzwać go do walki. O tak, no to my chyba nic nie wskuramy. Jak napadnie nas 4 orków na raz. A teraz by nam się ten Cooper przydał. Ale to może przykampimy troszeczkę. Wejdziemy na siano. Zdejmiemy ich z czarów jakiś. Oj, nie mamy szczał nawet tutaj. Trudno, damy sobie, myślę, radę jakoś. Wyskocz, wyskocz. No nie ma... O, dałeś radę, okej. Okay. Okej. Okay. Światło może wam troszeczkę dam, bo chyba nic nie widzicie. Okej, okay, w miarę się coś polepszyło. Pod czwórką. To pod dwójką. Najpierw może wypijmy. Jak? Dobra. Hej, ludzie, walka! Aha, widzę, że bardzo pięknie nam to poszło. No dobra, może nie wszynajmy konfliktu z nimi. Nie ma najmniejszego sensu. Ewentualnie, jak potem może coś zdobędziemy, jakiś lepszy ekwipunek, broń, no to zmierzymy się z nimi. Teraz nie ma sensu, bo widzę, że nas zdejmują na 2-3 strzały. A jeszcze ten trzeci ork stoi z kuszą i gdy wykonujemy atak, to nam przerywa. Więc średnio. Dobra, przynajmniej zyskaliśmy pochodnie. To mnie cieszy. Niezmiernie.
Dwójka, okej. No, od razu lepiej. Cliff. Zostaw mnie! Już dalej nie mogę. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Zostaw mnie w spokoju. Ej, teraz troszeczkę nie rozumiem tego. Aha, bo się nie rozmawiałem. Co walczysz, Mora? Jakiej chcesz nagrody za zwycięstwo? Twojego niewolnika. Chcę twojego niewolnika tam. Nie jest wart udanej walki, Mora. Zawiodłem się na tobie. Ale jeśli go chcesz, to go bierz. Bardzo chętnie. A teraz idź. Mam sprawy na głowie. Okej. Okay. Cliff, teraz jesteś mój. Teraz jesteś mój. Co? Naprawdę? Jak ci się to udało? O. Lepiej nie pytaj. Buntownikom z Redok przydałby się kowal. Och, doskonale. O, bardzo znów fajnie. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe Redok. Zabiorę cię do Javiera. Zabiorę cię do Javiera. To szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Okej, okay, to chodź już. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Okej. Okay. Come on. Ładnie to wygląda, jak idzie się z pochodnią, bo światło daje, jest coraz dalej, jest coraz słabsze i to w miarę fajnie, realistycznie wygląda. O, zbieramy sobie jeszcze zioła. Zioła. Idziesz? No to fajnie, dostaliśmy reputację u buntowników w Redok. Za odzyskanie im kowala, tylko teraz jest kwestia, żeby go doprowadzić całego. Nie cierpię prowadzić w żadnych grach jakieś, no, randomowe osoby do jakiegoś obozu, bo często gubią się same i to wprawia frustrację, to niezłą. No, teraz sobie może pozbieramy to, co... O, to już możemy zgasić. To, co ostatnio przegapiliśmy, znaczy no może nie przegapiliśmy, ale zostawiliśmy. Ale niedużo tego zostało, więc to jest kwestia kilku sekund. O, idziemy. Śpieszno nam. Tak, przy okazji jeszcze 3 paczki z bronią zebraliśmy. Z tego, co pamiętam. Jak mnie pamięć nie myli, to mieliśmy zebrać 5 paczek, więc brakuje nam jeszcze 2, ale jeszcze jest podobno jakiś patrol w połowie drogi od Ardei do Redok. Tak? Coś takiego chyba. Tak więc, no właśnie, o tym mówiłem, że w pewnym miejscu się nie wiem, gdzieś zaklinują i nie ruszą dalej. Wow. Jak wychodziłem w górę, to ta jaskinia wydawała mi się nieco krótsza. Może dlatego, że wolę wychodzić niż schodzić. Okej, okay. Myślę, że mogę porozmawiać z Javierem. Czego chcesz? Nie masz nic do roboty? Dobra, musi chyba podejść troszeczkę. Ochaj, Cliff jest kowalem. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. 80, teraz bardzo fajnie. Możemy uzupełnić zapasy broni. Okej. Okay. Bardzo dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Fajnie. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz ciekawego, człowieczku? O. Fajny miecz. Dosyć spore wymagania. Najpierw sprzedamy to, co nam niepotrzebne. Pałka jakaś. Ostry bełt się przyda. To też. Coś mamy, tu zostawimy. Tu również dołożymy złoto i handlujemy. Aha, mamy 30 punktów nauki, tak więc sobie wykorzystamy to. Nauczysz mnie walki. 5. 138. Okej, okay, i jeszcze raz. I nałóż mi parowania ciosów tarczą. Nie jesteś na to gotowy. Aha, ja cię szkoda. Chcę lepiej walczyć mieczem.
Nie ma sprawy. Siła wojownika nie polega na jak najmocniejszym uderzaniu mieczem. Znaj pozycję wroga. Rób zamach całym ciałem, a nie tylko ramieniem. Zapamiętaj tę zasadę i stosuj się do niej. Dłużej pożyjesz. Jestem ciekawy, jak to polega. Czy my mamy jakoś to robić, czy to automatycznie jakoś... Aha, chyba sam. Z siebie. Dobra. Gdzie jest nasza pochodnia? Chyba coś nam zniknęła. Dziwne troszeczkę. A, ten łuk możemy sprzedać nawet. Zajmij się swoimi sprawami. Ucza? Tak, dobra. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. O, bardzo fajnie. Pokaż mi swoje towary. Nawet nie chodziło mi o to, że podasz questy, bo nie wiedziałem. A przy okazji nawet zdobyliśmy troszeczkę złota. Okej. Jest 21, no ponad 25 minut, to może się wyjdziemy z kopalni. Albo nie. Wyjdziemy z drugiej strony i poszukamy takiego drugiego patrolu orków, które zagraża Redok. Może się jakoś postaramy... O, może najpierw zapiszmy. Może się jakoś uda nam się go unicestwić, powstrzymać. Albo jakiś kompromis. Na jakiś kompromis pójść z nimi. Chociaż wątpię, z orkami jest ciężko chyba się dogadać. Jest za 10:10, to jeszcze mam troszeczkę czasu. Rosa. O, tu jeszcze są żabie korzenie. Okej, i wychodzimy. Z tobą na razie nie mogę porozmawiać. Tutaj nasze agresywne dziki jeszcze leżą. Robi się już powoli jasno, tak więc... Nie będę zaświecał tego światła. Miejmy nadzieję, że dobrze idę, chociaż nie jestem pewny. Dobra, ewentualnie troszeczkę pokluczymy, pobłądzimy. Aha, to jest dziwne trochę, bo chyba trafiliśmy tutaj na ten opus orków. W inny sposób, no, ale to... Jestem ciekawy, gdzie jest ten drugi. Jak powie drogi do Ardei, tak więc musi być w tamtą stronę. Tak? Chyba tak. Nie, dobra, zaświecę wam, bo jeszcze jest w miarę ciemno. Tylko nie wiem, gdzie oni mogliby być, szczerze mówiąc. To szukanie, to długie szukanie. Chyba, że gdzieś tam. Jestem ciekawy. Nie przypominam sobie, jak grałem, żebym tutaj wykonywał te zadania. Ścierwoja, to zobaczymy, jak my w ogóle się teraz posługujemy. Chyba nawet mocniejsze ciosy wykonujemy. Fajnie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie jest ten drugi patrol orków. Gdzie on by mógł być? Aha, może sobie jeszcze damy kondycję. Mamy jakieś kondycji? Wytrzymałości, tak. O, pod czwórką to damy sobie pod... A to co daje? Wytrzymałość plus 50? Wytrzymałość plus 100. Może zamienimy miejscami. O, tak będzie lepiej. Jak mamy, to czemu by nie korzystać z tego? Dobra, w tym odcinku jeszcze może spróbujemy znaleźć. Ewentualnie jeszcze raz możemy spróbować. Jak? Tylko... Dobra, można spróbować zawsze. Schowaj broń! Natychmiast! Przestań! Dobra, w miarę na razie idzie. Tylko widzę, że oni są na biało, tak więc oni wstaną po tym, jak ich zabiję. Tak więc to się średnio nam przyda. No, dajesz.
A nie, bo gdybym mógł ich normalnie powykańczać, dobijając mieczem. Ale się nie da. Moja głowa. A jaka? Dobra, spoko. Ale najpierw pozbierajmy może, zanim stanął. O, złoto. Jeszcze z naszego szefa. Szybko, szybko, szybko. Nic tu nie ma. Jest pusty. Moje gnaty. Tylko jakby się ich pozbyć. Z tego co pamiętam, to można było zabić przeciwnika ten łukiem, ale my nie mamy łuku. Może się przemienimy w krwiopijce i to coś nam da. Też wątpię. O, chyba że magią dobijemy. Schowaj natychmiast! Przestań! Dostanę strzała, dostanę. O, ten jeszcze ma broń. Skubany. Dobra, no. Ja chcę, żeby oni się nam zrobili na czerwono, to nam w miarę ułatwi sprawę. Łap. Kurde. Dobra, może najpierw wypijmy miksturki. Się pozajmujemy nimi po kolei. Raz, dwa i czwóreczka. A to jeden z nich chyba miał kuszę, ale nie wiem, czy mogę nosić kuszę. Mogę? To fajnie. No właśnie, nie mogę. Jeszcze cię dorwę, Mora. Schowaj broń! Natychmiast przestań! Nie, Mora! Czekaj to! Miałaś szczęście, Mora. Możesz przestać! Dobra, może zobaczymy, czy teraz to podziała. Teraz chyba zginął, tak mi się wydaje. Chyba tak. Ale nie mogę dobijać, zauważyłem. A nie mogę. Bardzo fajnie. Tylko jakoś dziwnie, w dziwny sposób. Muszę trzymać dwa przyciski naraz, chyba że tak było od zawsze. Jeszcze cię dorwę, Mora. O, fajnie cios, nawet nie wiedziałem, że mogę taki wprowadzać. O właśnie, o to chodziło. I w miarę nam to poszło, nawet się cieszę. I może w tym momencie zakończymy odcinek. Rozprawiliśmy się z orkami. No, nie chcę tam doświadczenia nabrałem w walce z bronią. Już wiem, jak dobijać przynajmniej, wyprowadzać jakieś tam dodatkowe ciosy. Tak więc mi się podobało i do zobaczenia. Pa, pa!